Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Artur Mikołajczak, przyjechałem z Wrocławia. Reprezentuję Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Gilberty Jaworskiej, zwany popularnie Garówką. W dniu dzisiejszym chciałem Wam pokazać taką wariację na temat placków ziemniaczanych. Taka zwykła, prosta potrawa, a można w bardzo taki ciekawy, interesujący sposób ją podać. W Polsce tradycyjnie nazywamy to plackiem ziemniaczanym, natomiast ja dzisiaj chciałbym Wam zaproponować potrawę, która nazywa się rosti. Rosti są to placki ziemniaczane wywodzące się z kuchni germańskiej. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję jechać do naszych zachodnich sąsiadów, do Niemiec czy do Austrii, to ta nazwa, żeby Wam się troszeczkę w głowach zakotwiczyła. Rosti to placki ziemniaczane, ale wykonane troszeczkę w inny sposób. Te placki ziemniaczane będą podane z wędzonym łososiem i ze śmietaną. Żeby przygotować tą potrawę, będziemy potrzebowali kilka składników. Będziemy potrzebować ziemniak, mąkę pszenną, żółtko albo całe jajo wymieszane, sól, oczywiście łososia wędzonego, najlepiej norweskiego i jakiś taki niewielki element dekoracyjny. Wykonanie tej potrawy będzie obejmowało kilka etapów. W pierwszym etapie przygotujemy sobie ciasto na placki ziemniaczane. W drugim etapie usmażymy placki ziemniaczane, a następnie połączymy placki ziemniaczane z łososiem, zrobimy lekką dekorację, polejemy to kwaśną śmietaną. Pierwszym takim etapem będzie przygotowanie ziemniaka. Mam takie pytanie w związku z powyższym. W jaki sposób w Polsce robimy placki ziemniaczane? Co robimy z ziemniakiem? W Polsce najczęściej ziemniaka trzesie na czym? Na co? Trzesie na miazgę. Czasami robi się w Polsce ziemniaka, placka ziemniaczanego w ten sposób, że trze się na tarce o grubych oczkach. Natomiast wykonując rosti, musimy tutaj nieco innej techniki użyć. Będziemy krajać ziemniaka w bardzo, ale powtarzam, bardzo cieniutką złomkę, która nazywa się pajęcia. Jeżeli nie mamy wprawy, to najlepiej posłużyć się szatkownicą. Najpierw musimy pokrajać ziemniaczka w bardzo drobne plasterki, a następnie zrobić z tego bardzo cieniutką słomkę. I tak jak mówiłem, jeżeli nie mamy wprawy, to najlepiej użyć sobie do tego celu właśnie szatkownicy, tak? I krajamy najpierw ziemniaczka na bardzo, ale to bardzo drobne plasterki. Oczywiście na tyle, na ile nam pozwala co? Ta nasza szatkownica. Uważaj, żeby nie uciąć sobie palca. Tak, a następnie będziemy te ziemniaki krajać bardzo, ale powtarzam, to bardzo cieniutkie cukeczki. Proszę mi powiedzieć, czego dodaje się jeszcze do ciasta ziemniaczanego? Czego można dodać, żeby nam się ładnie posklejało? No, pokazywałem na początku. Tak? Jajko jest czynnikiem jakim? Wiążącym albo jak to woli? Sklejającym. W związku z czym dodatek jaja spowoduje, że co? Że gotowe ciasto nam się bardzo ładnie zetnie. Czego jeszcze można dodać? No, drugi składnik. To jest mąka. Jaka? Mąka pszenna, tak? I ona też pod wpływem temperatury i wraz z wilgocią, która jest w ziemniakach, spowoduje, że co? Że ulegnie rozklejeniu, w związku z czym całą potrawę nam bardzo elegancko zagęści. Proszę mi powiedzieć też taką rzecz, z czym w Polsce podaje się placki ziemniaczane? Jako co? Może być daniem głównym? Na przykład? Tak, zazwyczaj tradycyjnie w Polsce robimy. Z jakim sosem? Pamiętamy? A taki sos, który robi się to najczęściej z wieprzowiny, z dodatkiem papryki, z dodatkiem pieczarek, z dodatkiem koncentratu pomidorowego, to co są? Placki ziemniaczane po węgiersku, tak? To jest taka bardzo popularna potrawa. Przy czym pewnie Węgrzy w ogóle nie słyszeli, że taka potrawa może być. I to jest stosowane jako co? Jako danie, które? Jako danie główne, tak? Natomiast nasze rosti z wędzonym łososiem nie będą stanowiły dania głównego, tylko będą czym? Przystawką. Będą przystawką, tak?
W Polsce zazwyczaj placków ziemniaczanych nie stosuje się jako przystanku, tak? Dlatego też chciałem tutaj Was wszystkich zaciekawić, pokazać, że co? Że placki ziemniaczane można zrobić też w inny taki ciekawy sposób i można podać je jako przystanek. Jeżeli będziecie kiedykolwiek przeglądać internet w poszukiwaniu przepisu na rosti, to możecie spotkać się tutaj z różnymi technikami wykonania. Ja akurat tutaj skupiłem się na pokrajaniu ziemniaków pailette, ale można byłoby spróbować zetrzeć je na tarce na grubych ocztach. Niektóre przepisy podają, że nie dodaje się ani jaja, ani mąki. Wtedy te ziemniaki należałoby bardzo mocno odcisnąć i potem smażyć je na patelni. Niektórzy robią to w ten sposób, że biorą foremkę, tak, formują małego placuszka i dopiero potem dają go na patelnię. Ale my dzisiaj troszeczkę przedstawimy sobie inny sposób. Dobrze, mamy przygotowane ziemniaki, poklejane bardzo drobną słomkę. Do tego dodajemy odrobinę jaja, odrobinę mąki, tak? I musimy to posolić. Mocno solimy czy słabo? No, pamiętamy, słabo, co będzie? Słabo. Będzie łosoś, tak? A łosoś jaki jest? Mocno solony? Tak, jest dosyć słony, w związku z czym musimy uważać, żeby to wtedy z tym masłem, żeby z tym, z tą solą przesadzić. Proszę mi powiedzieć też taką rzecz. Na jakim tłuszczu smaży się placki ziemniaczane? Jaki tłuszcz jest potrzebny? Taki o niskiej temperaturze topienia, czy o wysokiej temperaturze topienia? Dlaczego? Bo placki ziemniaczane, gdybyśmy położyli na zimną patelnię, to co mają tendencję do czego? Do przywierania, tak? W związku z czym musi być bardzo wysoka temperatura. Jakiego tłuszczu najlepiej użyć? No właśnie, mamy tutaj dwa tłuszcze. Którego użyjemy? Ponieważ byliśmy w Grecji, to tak pozdrawiając Teowa Fidnisa, tak, mamy oliwę po mace. Czymś charakteryzuje ta oliwa, pamiętacie? Jakie była jej główna zaleta? Można na niej smażyć. Tak. Bo zazwyczaj jak na zwykłej oliwie usmażymy, to co? Ta potrawa przejdzie nam troszeczkę tym zapachem oliwy. Natomiast, przynajmniej tak producent twierdzi, że jeżeli użyjemy oliwy po mace, to co? Będzie zachowywała się bardziej jak zwykłe. To zupełnie nie będzie nam ta nasza potrawa łapała tego smaku. Dobrze. Są różne sposoby formowania placków ziemniaczanych. Jeżeli mamy miazgę, to co? W jaki sposób będziemy je formować? W jaki sposób moglibyśmy je formować? Czym? Łyżką, tak? Natomiast tutaj będziemy formować je ręką z tego względu, że co? Musimy je troszeczkę rozłożyć, żeby ładnie nam się przesmażyło. Jeszcze chwilę zobaczymy, czy nam się olej rozgrzał. Po czym poznajemy, że się rozgrzał? Jeszcze chwilę, tak? Chwilę nam się zgrzeje olej. Wymieszamy to sobie jeszcze bardzo dokładnie. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, w jaki inny sposób można jeszcze rozdrabniać ziemniaki? Jeżeli nie rozdrabniamy słomkę, to co? Na przykład do zupy? Możemy rozdrabniać kostkę. Gdybyśmy chcieli upiec ziemniaki, to w jaki sposób byśmy je rozdrabniali? Mogą być łódeczki, mogą być bułeczki, mogą być cząstki, tak? A jak się nazywa taki bardzo drobny ziemniak, bardzo cieniutki plaster? Jak się popularnie na to mówi? Takie można kupić nawet gotowe, tak? To są co? To są chipsy. Zobaczymy, czy mamy już to. Dobrze. Teraz próbujemy ręką uformować mały placuszek. Miejmy nadzieję, że nam się nie będzie rozlatywał. Ładnie sobie formujemy, żeby miał lekkie prześlity. Bardzo ładnie nam tu skwierczy, co oznacza, że to, że mamy właściwą temperaturę tuż. Dobrze. Będziemy mieli dwa placki i dwa kawałki łososia. Jakaś propozycja wykonania tego na koniec? Tak.
W jaki sposób to zrobimy? W jaki sposób możemy to zrobić? Najlepiej? Najlepiej przełożymy sobie, tak? Na talerzu położymy plaster. Plaster ziemniaczany na to damy. Plaster łososia, potem znowu placka, a na koniec damy znowu łososia, zrobimy małą dekorację i polejemy sobie to śniadanie. Bardzo ładnie nam się tutaj na złoty kolor placuszki stwarzą. Chciałbym powiedzieć, co zrobić, żeby nam się potem tuż na talerzu nie rozlewał z tych placków, bo placki same w sobie tak smażą się w dosyć głębokim tłuszczu, w związku z czym dosyć dużo tego tłuszczu nam się napiją. Co zrobić, żeby nie... Odłożyć za ręcznik. Trzeba położyć na papierowy ręcznik. Tak? Mamy przygotowany talerz z ręczniczkiem i za chwilę sobie te nasze placuszki posmażone na ładny, złocisty kolor. Tak. Proszę mi powiedzieć, dlaczego zmienia kolor placek na złocisty? Co tam się dzieje? Co jest głównym składnikiem ziemniaka? Skrobia. Jest skrobia, tak? A skrobia w podwyższonej temperaturze co robi? Rozkłada się najpierw na dekstryny, tak? Dekstryny na cukry proste, a cukry proste mają tendencję do czego? Do czego? Do karmelizowania, tak? I ten taki właśnie ładny kolor placuszka zarumieniony jest właśnie wynikiem czego? Karmelizacji cukrów. Mamy placuszki. Poczekamy chwileczkę, żeby nam się odsączyły. Ponieważ potrawa jest zakąską, to podajemy na talerzyku zakąską. Tak? Kładziemy do placuszka. Na placuszka układamy plasterek łososia. Przykrywa drugim placuszkiem. Kładziemy drugi plaster łososia. Niewielka dekoracja, może być cytrynka, bo cytrynka zawsze do tego pasuje. Na około odrobinę. Voilà.